Witajcie! Ten pierwszy dzień wiosny! Czas na lisie bajeczki! A dzisiejsza bajka, która znowu będzie lisogrimowa, będzie bardzo związana z tym pierwszym dniem wiosny i będzie również bardzo związana z czorami! Dlatego teraz zobaczcie! Czory, mory, hokus, pokus, niech tu się pojawi krokus! Widzicie? No dobra, nie jest to krokus, ale i tak robi wrażenie, no nie? A to wszystko dlatego, że dzisiejsza bajka będzie o babie Jadze, która zakochała się w leśniczym i nie mogła go do siebie przekonać. Dawno, dawno temu w gęstym, gęstym lesie mieszkała sobie baba Jaga, jak się patrzy. Miała chatkę z piernika. Miała długaśny nohal z trzema brodawkami, miała całe dwa zęby i bardzo dziwne upodobania kulinarne. I bała się tylko jednego. Pierwszego dnia wiosny. Za każdym razem, kiedy nadchodziła, baba Jaga chowała się w swojej chatce, zamykała na cztery spusty wszystkie drzwi, okna i komin, zasłaniała okienka, żeby tylko wiosna jej nie wypatrzyła. Ale to wszystko z bardzo ważnego powodu, o którym za chwileczkę opowiem. Bo któregoś roku, kiedy baba Jaga właśnie zamykała się w swojej chałupce na kurzej nóżce, nagle usłyszała gwizdanie wesołe, takie... Umiecie wesoło gwizdać? To jeszcze raz. Trzy, cztery! No, lepsi jesteście w te klocki niż ja. Ja mam za szerokie usta. No, nieważne. No więc usłyszała takie wesołe gwizdanie. No i niestety, ponieważ baba Jaga była bardzo ciekawska, no to wyjrzała, kto to tak gwizda. I nagle patrzy, a obok jej chatki przechodzi przystojny mężczyzna w zielonym ubraniu, w kapelusiku z piórkiem i prowadzi za rączkę dziewczynkę w czerwonej pelerynce z kapturkiem. Tak, tak, na pewno się domyślacie, że to był leśniczy, który czerwonego kapturka od czasu nieszczęsnej przygody z wilkiem na wszelki wypadek zawsze odprowadzał do babci i z powrotem. Czarownica została oczarowana jego wesołym gwizdaniem, no i przeprzystojnym wyglądem, więc jak tylko się oddalił, zapomniała zupełnie o tym, żeby się przed wiosną chować, bo i tak już było za późno. Zakochała się na wiosnę, chociaż starała się tego za wszelką cenę uniknąć. Więc jak tylko gwizdanie przebrzmiało, wyciągnęła swój kociołek, wyciągnęła księgi czarów i zaczęła gotować magiczne eliksiry, bo pomyślała sobie, że jak leśniczy będzie wracał, to na pewno będzie mu się chciało pić i wtedy ona napoi go magicznym eliksirem, a on się w niej zakocha. Uważyła najwspanialszą na świecie miksturę miłości. Postawiła na ścieżce, która prowadziła obok jej domku. Ale kiedy leśniczy wracał z czerwonym kapturkiem, to czerwony kapturek, który był gadułą i nigdy nie patrzył pod nogi, potknął się o tę miksturę i całą wylał. Baba Jaga była wściekła, ale postanowiła się nie poddawać. Następnego dnia wyśledziła, gdzie leśniczy mieszka i zaczarowała jego dubeltówkę tak, że sama strzelała, tylko na nią spojrzał. Na pewno sobie wyobrażacie, że nie był to dobry pomysł na to i dobry sposób na to, żeby zaskarbić sobie czyjąkolwiek miłość, bo leśniczy przypłacił ten dzień nerwową czkawką i przestał nosić ze sobą swoją broń. Czarownica próbowała różnych przeróżnych rzeczy. Zostawiała mu urocze prezenty, takie jak na przykład placek z błota i żabiego skrzeku, ale leśniczemu wcale się to nie spodobało. Któregoś razu jednak czarownica poszła po rozum do głowy i skontaktowała się ze znanym wam już pewnie z poprzedniej historii profesorem Lisowskim, którego znała od swojej znajomej, tej od Roszpunki. Profesor Lisowski poradził jej coś bardzo, bardzo prostego. Idź do niego, zapukaj i zagadaj. Czary nie pomogą, jeżeli chcesz, żeby ktoś cię pokochał. Potem ktoś musi cię pokochać z własnej woli. Tak profesor Lisowski
był bardzo mądry. I jak myślicie, czy Baba Jaga poszła za radą mądrego lisa? Niestety nie. I tak próbowała wszystkich zaklęć, które miała w swoich księgach. Próbowała wszystkich eliksirów, które tylko udało jej się przyrządzić. Próbowała każdego sposobu, który przyszedł jej do głowy, ale tego najprostszego nie spróbowała. Skutek tego był taki, że leśniczy wyprowadził się w końcu ze swojej chatki i z tego lasu i tyle go Baba Jaga widziała. Koniec! A morał z tej historii będzie niesłychanie prosty. Lepiej posłuchać profesora Lisowskiego, niż próbować byle czego. No, bo jak już wiecie z poprzedniej opowieści, lisy są bardzo, bardzo mądre. No właśnie. Czary, mary, pff. Zamknij się bardziej, schowaj książkę. Takie to czary, no. No, więc ja bardzo dziękuję za dzisiaj Wam za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że mile spędzacie ten pierwszy dzień wiosny. U kogo pada śnieg? Ha, u mnie. No, ale nie martwcie się, później będzie lepiej. Może bałwana jeszcze uda nam się ulepić? No, pamiętajcie, że cały czas czekam, mimo tego, że opowiadam bajki Lisogrimów, na wasze pomysły i wasze ulubione bajki, których lisich wersji będę mógł poszukać. No, no to na dzisiaj już tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Co takiego dzisiaj dzień lalkarza? Dlaczego mam o tym mówić? Ja nie jestem żadną lalką. Cześć! Witam wszystkich fanów lisich bajeczek! No, bezeweli, bububu. To na tyle już... No to na dzisiaj już tyle! Ojej, tak bardzo chcę wyjść, no, żeby tej wiosny poszukać, że już mi się język plącze. No,